Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i dzisiaj troszeczkę inaczej zaczynam odcinek, bo samodzielnie, ze względu na to, że nikt nie może wiedzieć, jaki dzisiaj będziemy kręcić odcinek, bo chcę wszystkich sprankować, ale to wszystkich. Jak wiecie albo i nie wiecie, nikt w tym domu nie lubi olejnika. Aha, tak się stało, że olejnik zadzwonił do mnie i zapytał się, czy może ze mną nagrać film. Na początku mu odmówiłem, ale potem zastanowiłem się, że można olejnika wykorzystać w bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Olejnik chce za wszelką cenę dołączyć do naszego składu, więc zrobię prankę na nich, że przyjmę olejnika do składu. A olejnikowi powiem też, że go przyjmę do składu, jeżeli sprawdzi się w dzisiejszym dniu. Olejnik napalił się na ten temat, jedzie właśnie taksówką do mnie, oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale zaraz się dowiedzą, że olejnik dołącza do kanału. No i zobaczymy po prostu, wpuszczę tutaj olejnika i zobaczymy, jaką rozróbę tutaj zrobi, czy będzie tutaj ostre dymy, czy będą stosowane, czy raczej go przyjmą spokojnie, ale raczej wątpię, no bo pomyślą, że straciłem rozum, że przyjąłem olejnika do składu. No bo to jest najgłupszy pomysł, jaki mógłbym zrealizować. W każdym razie, jeżeli ty jesteś na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, bo dzisiaj szykuje się gruba jazda. Mam nadzieję, że będzie gruba, mam nadzieję, że wszyscy to łykną. Dlatego, żeby to było bardziej autentyczne, olejnikowi powiedziałem, że też chcę go przyjąć na ten kanał. No musiałem go okłamać, żeby był bardziej autentyczny i przekonywujący. Żeby nie odgrywał danej roli, tylko żeby naprawdę myślał, że na ten kanał zostanie przyjęty. To będzie prank na nich wszystkich, także no nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Maciuś, mam dla ciebie rewelacyjną informację. Nowa osoba dołącza do kanału. Kto? Skąd ty wziąłeś nową osobę? No jak no, co za problem znaleźć osobę? No nie jest żaden problem. Możesz zgadnąć, dziewczyna czy chłopak? Zgaduj, zgaduj zgaduna. Wolałbym dziewczynę, ale... Ale dlaczego wolałbyś dziewczynę? Po prostu dziewczyna czy nie? Dobra, nie powiem ci tego, ale powiem ci, że znasz tą osobę. Znam tą osobę. Tak, ale to będzie mega niespodzianka, tak że będziecie musieli zaraz zejść do studia. To powiedz, jak to jest znajomy, to nie możesz mi powiedzieć, kto no nie jest? Mogę ci powiedzieć, kto to jest, bo zdradziłbym po prostu całą niespodziankę, całą reakcję na tą niespodziankę. No nie byłoby po prostu to ciekawe dla widzów, nie byłoby to ciekawe dla ciebie i mógłbyś po prostu źle to odebrać. A ja chcę, żebyś to odebrał jak najlepiej jest to możliwe, dlatego musi być to po prostu niespodzianka. To ja jestem ciekaw, kto to będzie. A będzie fajna niespodzianka. Bardzo, bardzo, bardzo Maciusiu. Słyszeliście już jakaś zajebista nowina? No jak to jaka nowina? Nowa osoba dołącza do kanału. A z nami? Ty nie, ty chyba nie. To jest jakaś dziewczyna na kanale? Nie, to nie będzie dziewczyna. Już o kurde zdradziłem, to będzie chłopak. A, to zdradziłeś, to nie dziewczyna. No bo Maćkowi nie zdradziłem, dobra Maciek, mogę już zdradzić, to nie będzie dziewczyna. Szkoda, nie ma żadnej na kanale i co? A po co? Ta Wiola ma mi się uganiać z kucynką swoją. A w ogóle gdzie jest Wiolka? Nie wiem szczerze, na łyżwach chyba. No na łyżwach będzie, że idzie. Czyli nie będzie jej na dzisiejszym odcinku. A Adam? Nie wiem. Śpi? Tak, no. Stary, jest 17 godzina, prawie 18. Co ty później jest? Później? 20:40 jest. 20:40. I jeszcze nie ma? To, dobra, teraz po niego pójdę. W każdym razie nowa osoba, także mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Ja jestem mega zadowolony z tej osoby. Przystojny? Co? Przystojny? A co to za pytanie? O co, myślisz, że będziesz mieć konkurencję? Tak, właśnie, bo to... Ale to raczej z twoją twarzą żadnej konkurencji nie będziesz nie miał. Dlatego. Słuchajcie, no tak nisko chyba nie celujemy. Nie no, żartuję, jaszczurka, żartuję. A kiedy poznamy tą osobę? Kiedy poznacie tą osobę? No zaraz, ona już tutaj jedzie taksówką. Jedzie, już dobrze. To taki bogaty. Czy bogaty, jakby byłby bogaty, to by miał swoje auto. Adam, pobudka, stary. Śpisz i śpisz, jest 20 godzina. Stary, nie dobra, ja wyrywam ósemki, nie za długo. Że co? Ósemki miałem wyrywane. Jak ósemki miałeś wyrywane? No ja dwie ósemki. No ale stary, no musimy, muszę ci przedstawić pewną osobę, no to... To przedstawisz później, ja teraz stary nawet nie chcę się pokazywać takiego... Że co masz? Puchliznę, cały remis. O, puchliznę masz? No. No ale nie będę mógł ci tego później pokazać, Adam. No, to zejdziesz chociaż na 10 minut potem? No to potem może postaram się. To zejdź na 10 minut, bo no ta osoba po prostu zrobi na tobie mega wrażenie i wydaje mi się, że będziesz zadowolony. Bo nowa osoba dołącza na kanał, no i wypadałoby, żeby wszyscy ją przywitali, okej? Okay? Dobra, Adam, no to co? Poszpij jeszcze trochę i zaraz będę cię budzić. Dobra, no. Jak widzieliście, Adam jest zamulony, ale to nawet dobrze, że jest zamulony, bo oni się bardzo, ale to bardzo nie lubią z olejnikiem. I wydaje mi się, że ten film mógłby się zbyt szybko skończyć, bo doszłoby do rękoczynów. Po prostu Adam by mu... No wpieprzyłby mu olejnikowi, także wydaje mi się, że nawet dobrze. Zostawmy Adama na sam koniec filmu. Wiolki i Dredziarza nie ma, bo Dredziarz jest w Warszawie, więc też nie ma jak tego sprawdzić. Nie mam jak sprawdzić, jaka by była jego reakcja, ale wydaje mi się, że podobna, bo oni też się bardzo nie lubią. Wiolka chyba jest na łyżwach, tak jak mówił trener, więc sprawdzimy tutaj tak naprawdę na największych leszczach reakcję, bo Jaszczur nigdy przemocą tutaj nie widziałem, żeby jakąkolwiek przemoc stosował. Trener w ostateczności dopiero stosuje przemoc, a Karzełek, no wiadomo, że no, nie będzie w stanie olejnika nawalić, także no będzie po prostu śmiesznie, bo olejnik tutaj wydaje mi się, że będzie się rządzić i to mega rządzić. No ja jestem mega ciekawy reakcji, on będzie dosłownie za 5 minut, ich muszę wrzucić do studia, no bo właśnie czas już mija, zostały 4 minuty. Wpuszczamy olejnika, oni są w studio i zaczynamy zabawę.
Olej, nie. Siema, no kurde, w końcu dobrą decyzję podjąłeś. W sensie? W sensie, że chyba będzie tutaj osoba, która tymi pachłami będzie zarządzała, stary. Znaczy, stary, ja powiedziałem, że cię biorę na kanał, a nie żebyś zarządzał. Bierzesz na kanał, no ale to wiadomo, dobra, gdzie te pachołki są? Ale to bo spokojnie. Jeżeli będziesz się tak zwracać, to nie przejdzie to. Wiadomo, że nie domówił, że to są pachoły, ale każdy wie, o co chodzi, że to są jakieś... Spokojnie, może oni czekają w studio, może na spokojnie zdejmij kurtkę, zrelaksuj ale się. Ale oni wiedzą, że pan tutaj na nie, oni nie wiedzą, właśnie to jest niespodzianka. Nie, oni wiedzą, stary. Ale to jest niespodzianka, stary. Niespodzianka, to im pokażę taką niespodziankę, że tutaj wleciał Pancio na rewir. I im pokażę, co to jest wszystko, stary. My zrobimy teraz takie akcje na tym internecie, że każdy będzie w szoku. Chodź, chodź, dawaj, lecimy do nich. Króciutko trzeba do nich, to nie na smyczy trzeba ich trzymać, wariacie. Ale stary, uspokój się. Proszę cię, uspokój się. A ja tu zlatuję do siebie, tak? Ale na spokojnie. Ja tutaj byłem przed nimi, co ja tutaj mam kurde prawo głosu. Stój. Daj mi chwilę. Na spokojnie, ochłoń. Ale co ja mam ochłonąć wtedy? Ochłoń, stary, ochłoń. Zaraz wejdziesz tam. Dawaj, ja tutaj dobra. Ale poczekaj. No daj mi wejść. Chcesz, żeby cię nie lubili? Spokojnie, ja wszyscy polubią, bo nie będą mieli nawet wyboru, żeby mnie nie lubić. Poczekaj, sekundę. Ja ich wszystkich do pionu ustawiam. Daj nikt, bo nie wejdziesz. Dobra, będę spokojny. To teraz będą moje ziomki na kanale, więc nie będę od razu taki dla nich surowy. Możesz mi zaufać. Latyjmy. No siema, Panciu w końcu tutaj wrócił do was. To co ja tu robię? Teraz... Jego znam. Wiecie, wariaty. Teraz tutaj Panciu wrócił. Pokażę wam, jak się robi tego YouTube'a. To znaczy, chciałem wam powiedzieć, że on dołącza do nas. Tak jest. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszycie, że tutaj Panciu wrócił na rewiry. Ty wypierdalaj stąd. Jak wypierdalaj stąd? Ty, jak ty się, jak ty się odzywasz? Ty myślisz, że ja Karła będę bił, no ty chory jesteś człowieku, weź odejdź. Chuj ty. Co ty robisz, ty? Weź usiądź, gościu, co ty? To wyjdź stąd, po co tu przechodzisz, jak tu ktoś siedzi? Jak ty szefa? No stary... Szefa. Karzeł, weź się uspokój, Karzeł, uspokój się, spokojnie. Ja reaguję. A co on robi tutaj? Co on robi? Wiesz, do kogo ty rękę teraz podnosisz? Dobra, stary, no on dołącza do nas do kanału. No bo potrzebujemy wyświetleń, Olejnik zawsze robił wyświetlenia. Olejnik tu wleciał, Olejnik wam pomoże, więc wariaty, będziemy żyć w godzie, siadaj na dupę. Co ty w ogóle odwalasz? Jak ty się zachowujesz w ogóle? Na kogo ty rękę podnosisz? Powaliło cię? Co ty sobie? Ty no weź go. Ty aż tak go nie lubisz? Co ty no robisz? No stary. Powaliło cię? Jak ty na pana rękę podnosisz? Chory jesteś? To to jest Olejnik. Jak wyłącz no ale nie no stary, mieliście się na spokojnie przywitać z nowym członkiem składu. Ale co to za... Ja tu na spokojnie pracuję. Widzisz, tutaj kolega potrafi... Nowy stary. Zrespektować, że tutaj wleciał kurde Olejniczak, tutaj też. A ten jak się zachowuje? Jak jakiś tymbał w ogóle? Weź ty się zachowuj, bo zaraz ten wleci. Jak chcesz robić to prank? Siadaj na dupę. Nie, to nie jest prank, stary. To nie jest prank. On na serio dołącza do kanału. A co, coś ci się nie podoba? Ty, coś ci się nie podoba, że dołączam? Że ja tutaj teraz będę ja dyrygował? Bo ty jesteś no, stary, a nie nowy. Więc tam zamknij mordę i siedź na dupie jak siedzisz. Ty też usiądź. Ale stary, prosiłem cię, żebyś troszeczkę się ogarnął. Spokojnie, bo mi podniósł ciśnienie. Co on robi w ogóle? Siadaj, nie będziesz wyższy, jak będziesz stał na kanapie. Usiądź. Tutaj, na dupę. No siadaj. Znaczy, jak ty się zachowujesz? Nie wyłączę, sorry. A nie jest jakiś chory? Ty. Dobra. Ale weź ty się uspokój. Dobra. No zaraz. No jak kła. No co ty robisz? Ty. Ale ty wiesz o tym, że ty możesz jedynie tak ale... 5 razy uskakać. O co to chodzi? Usiądź, człowieku, nie. Co? Ty, no to jest chore, że będzie na mnie twarzył się rzucał. Weź, siadaj na lupę. Ale komedia. Kolego, no nie, jakoś mi go widzisz. No co ja mam go tak trzymać, to co on robi? No weź go uspokój, jak pchła jakoś. No weź, no co on robi? No co on robi? Weź go uspokój. No patrz. Nie wkurwaj mnie. Dobra, nie, uspokójcie się. Ale ja go trzymam, to się na mnie rzuca. Uspokójcie się, Jezu Chryste, możecie się uspokoić? Możesz go puścić? Ja go puszczam, weź uspokój się, kurwa, siadaj. Jezu. Na zgodę się napijemy, weź nie odwalaj maniany stary. Ale co ty na zgodę chcesz się pić? Abyś obrócił się ty, ile razy kurwa żeśmy na zgodę pili, to gówno daje picie z tobą. Ja, ale to z tobą daje gówno co picie, co z tego picia, jak ty ja potem i tak dalej.
Ja jestem tą mordę czekasz. Stary, weź mnie nie prowokuj, bo wiesz o tym, żebyś dostał kopa na łeb, byś się obrócił 5 razy, jak jakaś piłka do kosza, więc zamknij mordę, mi nie denerwuj. Chodźcie napić, jak tutaj próbuję kulturalnie. Ale nikt mi mówi, żebym mnie na kopa ściągnął. To ty przed chwilą jak pcha tu latałeś. Pisz to sam, stary, albo najlepiej wyjdź stąd i sepij to gdzie indziej. Ale tu ja jestem teraz tutaj twoim szefem, więc ty nie pyskuj do szefa. Stary, nie jesteś szefem, uspokój się, bo przesadzasz. Wziąłem cię na kanał i już robisz burdę, no. Ja robię burdę? To ktoś, on się na mnie złapa, mi rzucił, nie ja. Ja teraz proponuję, żeby na zgodę się napić, to on jeszcze szczeka tutaj, karakan mały. Słuchajcie, nie patrzcie się tak na mnie, jakbym zrobił wam krzywdę. Chodź, ale jak ma być taka atmosfera, to ja w ogóle podziękuję. Co to ma w ogóle być, stary, że oni tutaj się wychodź tam już. Oni powinni tu wszyscy... No idź, wyjdź. Dobra, możemy pójść do góry? Może... Co do góry? Co, kogo ty tu przyprowadzasz? Co ty sobie myślisz? Co to nam ma dać? Kłótnie? Czy co? No, dobrze, wejdźmy na górę, porozmawiajmy na spokojnie. Widzisz czy nie widzisz? No widzę, że jesteś zdenerwowany. No to po co tak przyprowadzasz go tutaj? Przecież chyba wiesz, jakby na to reaguje, czy nie wiesz? Właśnie. Olejnik to jest wachta na mykę. Przecież co nam pomoże w kanale? No pomoże, bo wyświetlenia da, stary. Jakie? Na ile nacinek? Trzymajcie mnie, bo... Dobra, spokojnie. Chodźmy do góry, na spokojnie przemyślmy całą sytuację. Jest Adam? Powiedziałeś mu o tym? Jeszcze nie wiem. A, nie powiedziałeś nic. No jeszcze tak, nie dobra, wiem. Dobra, spoko, okej. Okay. No i co się tak patrzycie? O, Adam, chodź Adam. Może ty wyjeżdżasz. Wiesz, to jest w domu? To jest, ja ci powiem, to jest olejnik jest w domu, bo ta pała, co tu stoi, go przyprowadziła. W jakim celu? No, dołącza do nas na kanał. To my się już możemy pakować? Czy co? No ale nie no, stary. No jak? No dołącza na kanał. Ale jako kto? Jako pachoł? Nie jako pachoł. W sensie będzie, no normalnie musicie go traktować tak jak członka składu, tak? Ja jeszcze raz już nie mówiłem, że będzie sprzątać. To po co? Ale on nie będzie tutaj sprzątać. A co, może będzie od wymyślenia pomysłów na... Ale co ty robisz? A to co wniesie? Ja idę sobie wziąć tabletkę przeciwbólową. Ale co on wniesie? A ty go wyrzucisz? Czy ja mam to zrobić? Ale co, ty chcesz go wyrzucić? Przecież to ja chyba dobieram tutaj ludzi. No, no bez przesady, stary. Dobra. Jedyne co on może wnieść to tu błoto na butach, a nic więcej. Stary, są wyświetlenia, tak? No ale na jeden odcinek, a nie na stałe. O, wyświetlenia by zrobiło znęcanie nad olejnikiem, to by zrobiło tak, ale to nie, to wtedy nie traktujemy go równo, tylko właśnie inaczej. Ty co na mnie tą kamerę bierzesz? Co ja mam ci powiedzieć? No nie wiem. Ja ci powiedziałem, co powinieneś zrobić. I ty czemu tego nie robisz jeszcze? Czemu nadal jest? Bo jest na okresie próbnym. Chcę go sprawdzić, czy się nadaje. Zaraz mnie ta ręka poleci, tak? Co ty tak? Stać ledwo, co mogę mówić, czy ty jeszcze tu przyprowadzasz kogoś? No ale z czym masz problem? Z tym, że ledwo co żyję i proszę bardzo mi ten syl dostać z tego domu. Żalejnika. Wy się na to godzicie? Ja się godzę? Przecież to jest upokarzający, że on tu jest. Tym bardziej jeszcze, że nagadywał na nas w ogóle i nie będzie tutaj siedział. No gadał na nas, no i co? No i gadam, no, no i dla mnie to spoko morda jest. Tak? Ja to fajnie, ja wiem, że ty lubisz takich ludzi, którzy cię walą na boku w chuja, ale ja nie będę tego... Dla mnie to jest zajebisty ziomek. Dobrze, no to chodź do tego zajebistego ziomka i ja powiem mu, czy wyjdzie dobrą z ciągu. To jest jakiś prank, co ty się prankasz? A wyjdziemy. Co? Pranka. Jakiego pranka? Żadnego pranka nie robię. Dlaczego miałbym robić na was pranka? Na tą panie będziesz go bić, co? Jestem kamerzysty i wiem, że on sobie... że tu jest taki... Adam, chyba nie będziesz go bić, stary. Uspokój się. A ty czego tutaj szukasz? Dlaczego tu szukam zaproszony? Ten. Tak? No to tak się szybko jak zostałeś zaproszony, to szybko możesz tam wyjść. Chyba cię pod... Dawaj. Ale Adam, no chyba nie będziesz go szarpać. Nie masz zęba chorego. To było jedno pierdolnięcie. Co to w ogóle za sytuacja jest, kurwa? Jaka sytuacja? No... Weźmiesz go sam sobie wyprowadzić z tego domu? Ty mnie zapraszasz, ci się wszyscy prują, co to w ogóle ma być? No stary, uspokój się, idź się położyć, serio. I sam sobie poradzisz, tak? Poradzę sobie. Ale z czym ty sobie poradzisz? Ty mnie sam tu zaprosiłeś powiedzieć, że do kanału dołączam. Może jeszcze pokój mu daj, co? Co to w ogóle jest za akcja, że oni wszyscy się prują, ty mnie zapraszasz, co to w ogóle ma być? Dobra, debila to nie robisz sobie. Ja nie robię debila z siebie, co? O co tu chodzi? Radę sam? Ale z czym mam ci dać radę? No z czym, to właśnie z tym, co tu siedzi. No dobrze. Co ty się kurujesz? No dobra, nie będziesz go bić, a no przestań, idź, proszę cię. Co ty w ogóle proszę, nie rób tutaj mi burdy, tak? Mi w domu. Idź może, Adam, idź się prześpi, może ból ci zniknie. Ty no, ty mnie tu zapraszasz, ci wszyscy się prują, stary, o co tu chodzi? No ja wiem, proszę cię, proszę cię. Ja tu do kanału dołączam, ja wiem, że nie żartujesz, ale idź już, spanie. Co ty robisz w ogóle z tym? Idź do spania, nie chcę tutaj prokuratury. O nic tutaj nie chodzi. No to jak ja mam wam nagrywać, jak tu każdy się pruje dookoła? Ja tu w pokojowej atmosferze przychodzę, przyniosłem nawet flaszeczkę, a tu każdy dookoła się pruje. No co to ma być w ogóle? Ty mi tutaj zapewniasz, że ja tutaj przychodzę, nagrywamy wszystko pięknie, ładnie, a tutaj każdy.
każdy dookoła się pruje. Ja sobie za mnie robisz, czy co? Nie robię sobie, no nie wiedziałem, że tak zareagują, no. Ale no kurde, stary, ty jesteś tu szefem, ty powinieneś powiedzieć, jak mają chodzić w zegarku, a nie, że oni się panoszą. Co ty, bo w ogóle masz tutaj coś do gadania, czy nie? No mam do gadania, no, tylko... jak masz do gadania, że się panoszą. Mam do gadania, tylko no nikt cię tu nie lubi, a oprócz... No to po co mnie tu zapraszasz, żebym z wami nagrywał? Znaczy inaczej. Możesz... No, Adam, proszę cię, idź się położyć spać. Czemu? Nie róbmy tutaj awantury. Nie róbmy tutaj awantury. Nie, ja bym olejnik nie ryzykował na swoim miejscu, nie? I bym nie mógł... Ale ja mam tu w piździe, stary, ja tutaj zostałem zaproszona, nie ten... Ja wolę stąd wyjść, szczerze, ja wolę stąd wyjść, nie, bo nie wiem, jak to się zakończy. Jak chcecie tu zaraz dym, to ja wam, kurwa, tym taki odpierdolę, że bez kitu tutaj będzie tak grubo i nie będziesz tego nagrywał. No dobra, możecie się uspokoić wszyscy? Jak chcesz, zaraz wszyscy będą tutaj w zegarku chodzili. Zobaczysz, tylko nie będziesz mógł tego nagrywać. Adam, możesz się uspokoić? No i co tak stoisz, kurwa? Jesteś żałosny. Nie, ja bym na twoim miejscu tego nie nagrywał, nie? Widzisz, jak on na nim stoi? No niech stoi, kurwa, i co? Dawaj, wyjedni, kurwa, dawaj. Sekund. No Adam, proszę cię, serio? Dawaj, wariacie. Serio? Na co, kurwa, czekasz? Wal strzała, dawaj. No da spokoj. Adam, proszę cię, Adam, idź do góry, proszę cię. Do nagrywania, chłop tu przychodzi się, pulta w ogóle, ci w ogóle, kurwa, co im chodzi? Zamknij mordę, pachole, i wypie... Dawaj stąd, bo cię w podskokach stąd wyniesiemy, tak? Uspokój się. Dawaj, wynoś mnie w podskokach. No chodź, chodź. Czemu na pewno? Dawaj, kurwa. Wy mnie tu zaprosiliście. O, sam wychodzisz, stałeś. Dawaj, no wynoś mnie, kurwa. Okay. Wynoś mnie, kurwa. Dobra, ja idę do pokoju się uspokoić. Rób sobie z tym, co chcesz. Ale stary, jak ma być w ogóle taka atmosfera, że każdy się do mnie tu pruje, to ja w ogóle nie tu będę robię, w ogóle ty, to nie było tak ustalone. Mieliśmy tutaj nagrywać fajne filmy. Mieliśmy nagrywać fajne filmy, miało być wszystko w zgodzie, a tutaj każdy ma do mnie problem, stary. To nie miało tak wyglądać. Ja wiem, że to pranki, tak. Jaki prank, stary? No kiedy powiesz? Jaki prank? Nie mówisz, że to jest w ogóle żaden prank. To nie jest prank. No to o co chodzi, stary? Dobra, prank. No to nie jest prank, po prostu się pogódźcie. Stary. Po prostu podaj mu rękę. Ale stary, przyjaźń się do niego w ogóle. Ale stary, o co mam podać rękę, jak ja nawet z nim nie jestem pokłócony, ja nawet nie wiem, o co mu chodzi. Ja nawet chłopa praktycznie nie znam. Co to w ogóle ma być za sytuacja, stary? Że ja tu przychodzę, gdzie ja tutaj byłem kiedyś pierwszy, a mi tutaj obcy ludzie mówią, że ja w ogóle tutaj jakąś... Nie wiadomo, kim jestem, jakbym jakiś trendowaty był, stary. Jakbym coś tu jeszcze zrobił. Ten się do mnie pruje, nawet chłopa nie znam. No co tu ma być, stary? Ty powiedziałeś, że ja tu przychodzę, nagrywamy jakieś fajne filmy, fajnie sobie działamy, a tutaj każdy ma... No ale stary, chciałeś wszystkich ustawić, jakby nie patrzeć. Ale stary, to, że chciałem każdego ustawić, to nie zmienia faktu, że oni mają takie podejście do mnie, stary. Jak mają takie podejście do mnie, no to chyba trzeba ich ustawić do pionu, żeby tak się nie zachowywali, bo jak ma tak to wyglądać, no to tak my mamy nagrywać filmy, stary. No dobra, wydaje mi się, że ten prank wychodzi całkiem nieźle, w sensie, że oni są już mega zdenerwowani, widziałem, jak Adam stał nad nim, widziałem, że no już chciał go uderzyć, no już takie nieprzyjemna atmosfera jest teraz w samym domu. Wydaje mi się, że długo to już nie potrwa, chciałem, żeby ten film trwał dłużej, ale wydaje mi się, że po prostu już dłużej nie wytrzymają, ale nikt też się denerwuje, a wszyscy są zdenerwowani, więc... Ale mi się pruje teraz. No dobra, zobaczymy, jak to będzie. Ale jest serio, ja wam nie pomogę w tym. Wychodzisz, olejnik. Gdzie wychodzę? Wychodzisz z tej chałupy. Wychodzisz. Dawaj, bomba. Szybciej, poczekaj. Czemu ty tak wolno biegniesz po schodach? O, ten cele. Otwórz to, olejnik. Nie, bo drzwi rozwalimy. Otwórz. I on tak ma się zachować. Ale co, chcecie go wyrzucić, serio? A co, będzie pyskował i nas ustawiał po kątach? Wyjdź, olejnik, mogę rozwalić drzwi. Nie możesz rozwalić drzwi, stary. I co on tam ma zostawić siedzicę? No właśnie, weź po serio, patrz, ściana się rusza. Rozwalimy dom, się kończy, bez sensu jest. Ale rozwalić drzwi i dom, i ściany, tak. Ale olejnika potem dowiemy. Co on tam ma siedzieć? Tam jest klucz? No chcę nagrywać tylko filmy, stary. No bo odpierdzielacie. No widać, i rządzić. I ucieka, i rządzi się właśnie. Co? No dobra, to otwórzcie te drzwi, no trudno, no otwórzcie. Otworzyć? Tak, dawajcie. Jak się powali? To powaliło was? Co wy robicie? Ale co wy lecie z mnie tutaj? No wy chyba chodzi. Chodź. Weź mi puszki. No chodź, przecież może nie zostało. Dawaj, dziada, chodź go. Co, no co ty obiecałeś mi, że będziemy filmy nagrywać? Obiecałeś mi filmy! Obiecałeś mi filmy, gnoju! Co wy robicie? Ale te nogi. No jeszcze. Zostawcie mnie! Filmy mi obiecałeś! Ej! Ej! Co wy robicie? Puśćcie mnie! Nie bolało, jak... Miało być filmy nagrywane! No, śmiechy wyrzucone, to wszystko się rozpasuje.
Futryna cała ci. Dobra, chodźcie. Chciałeś trzymać w kacie? Jego? Ja i... Jak on nie wejdzie, to to będzie cud. Jak nie wejdzie. Nie wejdzie. Dobra, chodźcie. Jasie. No coś tutaj, to patrzycie. Co, na cholerę go przyprowadziłeś? Teraz cisza, spokój. Jest dobrze, tak? Po co? Nie wiem, w jakim celu. No to był prank na was, nie? Jaka będzie reakcja? Sam wiem, że prank, widzisz? A wy się spieraliście. Wiedziałeś, jaka będzie reakcja? No wiedziałem, ale nie sądziłem, że aż tak się do niego spryjecie. A tam już prawie mu trzasnął. Prowadziłbyś w końcu jakąś laskę na kanał dobrą, a nie olejniki jakieś. No ale no dobra, no prank dobry był, no, no nie gadajcie. Skłamałeś. Co? Nie, mi powiedział, że chłop. A tobie, że baba? Nie powiedziałem mu nic, stary. Nie skłamałem, nie okłamałem. Dobra. I... W każdym razie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No mi się odcinek podobał jak najbardziej. Się była szarpanina, były dymy. Także cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.